Cześć, jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku z gry Dying Light 2 Stay Human dokończymy sobie trwający już od dłuższego czasu wątek klubu książki. Ponownie porozmawiamy z Talią o kolejnym zleceniu, oczywiście tutaj na pokładzie statku, inaczej mówiąc pływającej fortecy Espeków. Standardowo lecimy zatem do biblioteki. I bardzo jestem ciekaw, czy w jakiś szczególny sposób ta linia questów się zakończy. A, przyszedł mój intelektualny partner sparingowy. Widzę, że przyniosłeś Albertowi państwo Platona. Mocna rzecz. Nie czytałem, ale Albert się ucieszył. Jeśli coś ma kartki, Albert jest przeszczęśliwy. Ale mam do ciebie pytanie. Gdybyś musiał wybrać, wolałbyś być sprawiedliwy? Czy szczęśliwy właśnie? To jak wybieramy szczęście? Gdybym musiał wybrać, wybrałbym szczęście. Wszyscy na nie zasługujemy. To prawda. Tylko jakim kosztem? Byłbyś w stanie przymknąć oko na cierpienie ludzi dookoła? Chciałaś, żebym coś wybrał. Nie wspominałaś, że ma to być wykonalne. Półki Alberta są prawie pełne. Pewnie niedługo przestaniesz przychodzić. Zobaczymy, jak to będzie. Na szczęście mam dla ciebie jeszcze jedną miejscówkę. No wyraźnie widać, że Talia jest zasmucona tym, że Aiden może już tutaj więcej nie przychodzić. Wow, tym razem aż 9 książek, ale tylko w jednym oznaczonym mieszkaniu, więc mimo wszystko nie powinno być szczególnie trudno. Co ciekawe, mamy powrócić tutaj do Houndfield. Na początek opuszczamy stację metra, no bo oczywiście najszybciej było tutaj przenieść się szybką podróżą. No i spróbujemy najpierw może tutaj wskoczyć na dach. Akurat mamy możliwość, żeby przeskoczyć na górę bardzo szybko. I dalej polecimy chyba już lotnią. Ej, tak swoją drogą to tutaj mamy jeszcze mural? A nie, dobra. Z daleka mi się wydawało, że to będzie jakiś mural, ale chyba się to nie liczy. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy już bardzo blisko tego mieszkania oznaczonego przez Talię. No, samo w sobie wydaje się, że nie jest to trudne zadanie, ale z drugiej strony, jeśli aż 9 książek jest do odnalezienia, no to musimy naprawdę uważnie to przeszukiwać. Proszę, proszę. Masz dwie nowe wiadomości. Zaczniemy od odsłuchania wiadomości. Wiadomość pierwsza. Otrzymana 21 marca 2022 roku o 17:35. Gotowi? 3, 2, 1. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Tatu! Mamy jakieś życzenia urodzinowe dla tatusia? Żeby wywiercił dużo ropy i był bardzo, bardzo bogaty. Żeby dostał na urodziny helikopter i przyjdzieł do nas. Słyszałeś, kochanie? Tęsknimy. Wszystkiego najlepszego. Wiadomość druga. Otrzymana 23 marca 2022 roku o 18:13. Tatusiu, jak dostaniesz ten helikopter, to nie przylatuj od razu. Tatusiu, nie wracaj jeszcze. Mamusia mówi, że w mieście jest niebezpiecznie. Płakała całą noc. A teraz śpi. Idź tu! Tak, śpi. Tato, skoro będziesz tam dłużej, to przywieź mi szkielet rekina, dobra? Przywieziesz mi? No, wiadomości chwytające za serce, jakby nie patrzeć. No i takich sytuacji było tutaj więcej na pewno. Tymczasem mamy boską komedię. Henryk IV.
Tutaj. Żadnej książki, ale kolejne są zaraz obok. A to możemy zbadać tylko. To poczekajmy. Kupiec wenecki. To o co chodzi z tym badaniem? Opowieści kanterberyjskie. O powstawaniu gatunków. Tutaj też. Wesołe kumoszki z Windsoru. Jądro ciemności było chyba? Nie zdążyłem przeczytać tak do końca. No tutaj w końcu. A, na górze jest jeszcze. No i to. No proszę, Albert się ucieszy. Hej, dawaj tę książkę. Tę książkę? Na co wam ona? Podobno jest w niej mapa skarbów. A, coś ci się pomyliło. Książka nazywa się Wyspa Skarbów. Może jest w niej jakaś mapa, ale nieprawdziwa. Słyszeliśmy coś innego. Dawaj ją! Nie ma opcji. To sami ją odbierzemy. W tym jesteśmy dobrzy. Brać go, chłopcy! No jakoś nie wydaje mi się, żebyście byli w tym szczególnie dobrzy. A ten co? No nie będę tutaj wykorzystywał koktajlu Mołotowa, chociaż jest to pewnie kuszące, ale nie będziemy ryzykować, że w końcu zginiemy. Wow, jeszcze kolejne uderzenie wykonał. Załatwię najpierw tego może. O, dobrze. Mogłem chwyt zastosować ewentualnie. Co się wydarzyło? Ej! Niechcący przeszedłem do mapki. Nie o to chodziło. To miał być mocny cios. A już przez moment się zastanawiałem, że może się gra zawiesiła. Dobra. Już po wszystkim, a więc możemy zabrać już tę książkę. Skarb w Wyspie Skarbu. Idioci. A to co? Wygląda na szyfr do sejfu? To tutaj. Dobra, witam was po cięciu, bo za pierwszym razem pomyliłem się i musiałem sprawdzić na nagraniu, jaki był ten kod. A więc 211255. Czyli teraz powinno być 12 i 55. Okej. Co my tu mamy? A niech mnie. To faktycznie była mapa skarbów. Tak jakby. Na szczęście dla Alberta skarbem będzie sama książka. A my zgarnęliśmy jeszcze jakąś błyskotkę. A kto wie, czy nie będziemy mogli jej przypadkiem podarować Talii, co? Nie wiem, czy jest to tutaj widoczne w ekwipunku. Właśnie nie za bardzo. Czyli skoro nie będzie na sprzedaż, to być może oddamy to rzeczywiście dziewczynie. No zobaczymy. Na początek pogadajmy z Albertem. Więcej książek! Niedługo zacznę cię nazywać Świętym Mikołajem. Zawsze przynosisz prezenty. Większość współczesnych wyobrażeń o piratach pochodzi właśnie z Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę jest to opowieść o dorastaniu? Ciekawe. W czasach, gdy istniały kina, na podstawie książki powstało kilka filmów. Ich nielegalne kopie pobierało pewnie wielu piratów. Arr! No nie, niewzruszony jak skała. Przełomowe dzieło o powstawaniu gatunków Karola Darwina to fundament biologii ewolucyjnej. Czy to nie ironiczne? Darwin pisał o selekcji naturalnej. To, co się teraz dzieje, wypadałoby moim zdaniem nazwać raczej selekcją nienaturalną. Udało ci się, Aiden. Na razie nie mam więcej tropów. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Dzięki twoim wysiłkom ludzkość ma szansę przetrwać nie tylko jako gatunek, ale i jako kultura.
przyjmij to. Wiem, że to marna nagroda za twoją ciężką pracę, ale może przyda ci się podczas przygód. Dziękuję, Albercie. Mam jeszcze pytanie. Czym będziesz się teraz zajmował? Ocaliliśmy naszą literacką przeszłość, więc zostaje nam już tylko jedno. Co takiego? Zadbać o przyszłość. O to, by w nadchodzących wiekach duch ludzkości dalej nawiedzał karty ksiąg. Czyli będziesz pisał? Owszem, na pierwszy ogień pójdzie kronika twoich bohaterskich czynów, od których wszystko się zaczęło. Kto chciałby o mnie czytać? Kiedy opiszę wszystko ze szczegółami? Każdy będzie chciał. To będzie prawdziwy bestseller. Mam już nawet tytuł. Libros. Libertad. Ładnie. Lepiej już idź. Muszę zacząć pisać. Jeszcze raz ci dziękuję. Mam u ciebie wielki dług. Zajrzyj do Talii. Chciała z tobą rozmawiać. Trzymaj się, Albercie. No właśnie, jeszcze Talia czeka na rozmowę. Zadanie ukończone, jeśli chodzi o klub książki. Zamknięty rozdział, proszę bardzo. Porozmawiaj z Talią. Najpierw jeszcze z ciekawości spojrzę w dzienniku. Gdy znalazłem wszystkie książki dla Alberta, bibliotekarz powiedział, że chce ze mną porozmawiać Talia. No dobrze. Widziałam wśród książek, które przyniosłeś, o powstawaniu gatunków i Wyspę Skarbów. I pewnie masz teraz pytanie. W istocie. Chcę wiedzieć, jak siebie postrzegasz. Jako pioniera, takiego jak Darwin, czy raczej jako pirata z Wyspy Skarbów? Zadajesz naprawdę podchwytliwe pytania. No trudno powiedzieć, tak bym najprościej powiedział, bo określać się? Ciężka sprawa. Nie wiem. Nie znam wielu pionierów ani piratów. Rozumiem. To bardzo dobrze, że nie jesteś przemądrzały. Ale? Nie ma nic złego w tym, żeby czasem wyobrazić sobie siebie w obcej roli. To może być pouczające. A właśnie. Albert nie ma dla mnie więcej zleceń. O, czyli mam rozumieć, że już nie wrócisz? Tak, to znaczy... Ciężko mi to przyznać, ale gdzieś w środku czuję z tego powodu smutek. Uczucia, o których czytam, są niczym w porównaniu do tego, co sama czuję. Będzie mi brakować naszych rozmów. Tak, mnie też, Talio. Myślisz, że to możliwe, że jeszcze się zobaczymy? Bardzo możliwe. Możesz odwiedzić mnie w domu, jeśli chcesz. Oznaczyłam ci na mapie moje mieszkanie. Będę tam po zachodzie słońca. Okej. Do zobaczenia. Na razie, Aiden. Cóż za bezpośrednie zaproszenie, Talio. Gdzie to będzie? Jestem bardzo ciekaw. Całkiem chyba niedaleko stąd. A patrzcie tutaj, tylko że musimy najpierw rzeczywiście poczekać do wieczora. W tym celu przespałem się na przejętej stacji metra, ale teraz muszę uważać, no bo tutaj oczywiście, jako że mamy już wieczór, no to w każdym momencie może nas jakiś wyjec zaatakować, a właściwie zaalarmować pozostałych. Więc na razie spróbuję wejść jak najwyżej, może na przykład tutaj. I stąd już chyba bez problemu polecimy do mieszkania, albo pobiegniemy. Bo widzę, że tędy też można. Słyszeliście to? Kurde. Chyba stamtąd się wydostali, nie wiem. Tutaj nikogo ciekawego nie znajdziemy. No dobra, nie ma co zwlekać. Tylko ruszajmy jak najszybciej. Tam na dole ciekawe, czy to nie był mural, którego jeszcze nie sprawdzałem, co? Okej, tutaj przeskoczmy. I teraz tak, gdyby tutaj też doskoczyć, tak, to jest mieszkanie przed nami. Nie sądziłem, że Talia mieszka tak blisko, kurczę. A nie, tędy się jednak nie dostanę. Może z drugiej strony się uda? No chyba tak. To wchodzimy.
To ja, Aiden. Wejdź. Ładnie tu u ciebie. Dzięki. Tutaj przynajmniej mogę udawać, że cały ten koszmar się nie dzieje. Wiesz, miałam ostatnio sen. Jaki sen? Pewnego ranka wyszłam na zewnątrz. Na ulicach był gwar, bawiły się dzieci, ludzie siedzieli w kawiarniach. Zupełnie jak w moich książkach. Szalone, co? Chyba wszyscy o tym śnimy. Myślisz, że gdyby świat wyglądał inaczej, miałbyś żonę? Zbudował dom? To mało prawdopodobne. Zbyt różne od tego, jak wygląda moje życie. Moja codzienność rozgrywa się w mojej wyobraźni, w literaturze. Pewnie dla ciebie jestem tylko słabiutką dziewczynką. Nie. Jesteś wrażliwa, ale to nie znaczy, że słaba. Ci, którzy są słabi, po prostu się poddają. Przestają się czymkolwiek przejmować. Tracą wiarę w życie, ale tobie nadal zależy. Wciąż walczysz. Ktoś mi kiedyś powiedział, że tylko łagodni ludzie są naprawdę silni. Przytulisz mnie? Aiden, możemy poudawać, że reszta świata nie istnieje. Tylko ten jeden raz. No, ten romans wisiał w powietrzu od dłuższego czasu. Dobrze, Talia. Ten jeden raz. Miałeś zamiar się wymknąć? Nie, po prostu... No wiesz... Wiem, potwory do pokonania, ludzie do uratowania. Czytałam takie książki. Niedługo się zobaczymy. Może tak, może nie. Oboje wiemy, w jakim świecie przyszło nam żyć. Wspominałaś, że żyjesz w świecie wyobraźni. Ale nie złudzeń. Cieszę się, że moje marzenie się spełniło. Moje też. Wiem. Do widzenia, Aiden. No, Aiden oczywiście ma swoją misję do zrealizowania, ale z drugiej strony szkoda, że na tym się chyba kończy ich znajomość. Zamknięty rozdział to, myślę, dobre podsumowanie tego, co tutaj się wydarzyło. Dajcie znać zatem, już tak na zakończenie tej serii Klub Książki, jak się wam te zadania podobały. Ja już mówiłem swego czasu, że i tak jestem całkiem pozytywnie zaskoczony. Bo mimo tego, że ogólnie samo w sobie jest to dość powtarzalne, czyli zbieranie tych książek, to jednak rozmowy, które temu towarzyszyły, fajnie nam to wszystko urozmaicały, a właśnie gdzieś w tle toczył się jeszcze ten wątek Talii. I w podobny sposób mam nadzieję, że będzie też to wyglądać, jeśli chodzi o gońców, gdzie jest też jakiś tam przewijający się wątek w tle, jak i jeśli chodzi o babę, o tą wiedźmę ze wschodu. Kurczę, tutaj się zastanawiam, bo oznaczyłem sobie ogólnie znak zapytania. Prawdopodobnie to będzie jakiś sklep opuszczony albo mroczny zaułek, ale... A nie. Skoro to jest na górze, to niewykluczone, że chodzi o wyzwanie parkurowe. Może nawet jedno z tych wprowadzonych jakiś czas temu po premierze w ramach patcha. Spróbuję tutaj na górę się dostać. Tak, no to musi być chyba to. Z jakiegoś powodu nie mogę oznaczyć jeszcze.
teraz się uda. Ej, cóż to takiego? Wyzwanie walki tym razem. Dobrze. Jedno takie wyzwanie mieliśmy już wcześniej w Old Villador. To wyzwanie należy rozpocząć, gdy trwa noc. No dobrze, zmienimy porę dnia i wypróbujemy to sobie. Zabij jak najwięcej zarażonych w wyznaczonym czasie. No podejrzewam, że będę musiał to wiele razy powtarzać. Ale wam bym pokazał ostateczne podejście. Chociaż patrzcie. Jest napisane, że mamy jakąś wymaganą umiejętność. A nie, teraz już jest możliwy start. No dobra. Jeśli właśnie za którymś razem z kolei się to uda zrobić, no to już pokażę wam to właściwe podejście do tematu. No i witam was tutaj po cięciu. Wyzwanie okazało się bardzo ciekawe. Mamy taką arenę, na której nie tylko normalnie walczymy z zombiakami, rzucamy tutaj na przykład butlami wybuchowymi, ale też patrzcie, możemy na bieżąco aktywować różnego rodzaju pułapki, tak jak tutaj to wahadło, które tam się buja i eliminuje zarażonych, którzy przechodzą tędy. Na samym początku aktywowałem samochód pułapkę. Polegało to na tym, że włączał się klakson, wtedy zarażeni podchodzili do samochodu i w pewnym momencie auto wybuchało. Tak samo tutaj mamy płot pod napięciem, czyli miejsce, gdzie możemy elektrycznością porazić, nawet w dwóch takich lokacjach. A oprócz tego pełno różnych płotków z kolcami. I tutaj ja staram się korzystać z tej umiejętności, proszę bardzo. Taka szarża na zarażonych, która spowoduje, że powinniśmy poradzić sobie z większością przeciwników. Teraz kurczę, sam się wpakowałem na to wahadło, ale patrzcie, tutaj wielu zarażonych się zbiera i to jest właśnie odpowiedni moment, żeby tą szarżą ich potraktować. Wtedy nie tylko zadajemy obrażenia, ale przede wszystkim rozrzucamy tych zarażonych prosto w te kolce. No i jest wówczas szansa, że uda się 100 zabójstw naliczyć. Jeszcze 21. No, myślę, że jesteśmy faktycznie na dobrej drodze. Dajcie mi teraz chwilkę, żeby się na tym skupić. Oby się udało. No i proszę bardzo, jest wreszcie 100 zabójstw, a nawet ponad 100. I mamy upragniony złoty medal. No, musiałem to wiele razy powtarzać, zanim nauczyłem się mniej więcej odpowiedniej taktyki, ale w końcu wyszło, więc tutaj mamy to już za sobą. Nie da się ukryć, że te wyzwania walki są jednak chyba najtrudniejsze w porównaniu do wyzwań parkurowych, no to mają tutaj dużo większe wyzwanie, stawiają przed nami właściwie dużo większe wyzwanie. Akurat tutaj w pobliżu mamy jeszcze szafkę gońców, tylko teraz się zastanawiam, czy udawanie się tutaj nocą ma jakiś sens, bo oczywiście narobię sobie prawdopodobnie kłopotów, no ale trudno, na razie zgasiłem latarkę, żeby mnie wyjazd tak szybko nie zauważył. I jednak udało się bezpiecznie to miejsce opuścić. Znacznik już zniknął, więc ja teraz muszę przenieść się gdzieś indziej. Dostałem się na stację metra we wschodnim regionie St. Paul Island, dlatego że tutaj mamy jeszcze elektrownię, stację elektryczną do przejęcia. Tym się dzisiaj na koniec zajmiemy. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest ostatnia taka stacja elektryczna w całej grze. Już odblokowaliśmy sobie różne jakieś dodatki za to, że przejmowaliśmy kolejne obiekty, a więc też ich chociażby te wieże dla ocaleńców. No i dzięki temu rzeczywiście wpadało nam sporo ciekawych gadżetów. Zobaczymy, jak będzie tutaj, ale z tego co właśnie kojarzę, to chyba jest to ostatni taki obiekt, ewentualnie może przedostatni. Oczywiście jest to przejęte przez renegatów, tak jak wszelkie tego typu obiekty w tych regionach tutaj.
to na początek zajmę się tu jednym. Od razu go załatwię. Jednym strzałem właściwie. A z pozostałymi sobie poradzimy w walce wręcz. Mamy zabezpieczyć okolice, żeby dostać się do środka, więc na jedno wychodzi, tak czy siak. W sumie to przejdźmy tutaj kawałek. Odwróćmy się i rzucamy koktajl Mołotowa, który powinien sporo dobrego w tej kwestii dla mnie zrobić. Teraz może zaatakujemy jeszcze. Oj, jeszcze z tej strony. Chyba ktoś atakował z łuku, tam z góry. Ale też zdjęty. I to wszyscy. Czyli szybko poszło. Połącz przewody w podstacji elektrycznej. Jasna sprawa, tam też mamy inhibitor. Wejdziemy tędy? No nie do końca. Raczej od góry pewnie powinienem szukać jakiegoś wejścia. Zaraz zresztą zobaczymy. Wybierzmy sobie na razie tego sierpaka. Obejdę to dookoła, chociaż kurczę, chyba niepotrzebnie. Wydaje mi się, że z tamtej strony najprędzej bym znalazł jakieś wejście, a tak to teraz okrążam to troszeczkę bez powodu. Ale już nie pora na to, żeby się wycofywać. Pewnie tutaj jakoś górą przejdziemy, chociaż nie, też nie widać wejścia. Czekajcie, może jednak mimo wszystko spróbujemy, bo jakbym się wdrapał jeszcze tu, tak, to chyba będzie właściwe rozwiązanie. O, jest wejście jak najbardziej, spoko. Najważniejsze, że dostaniemy się do środka. Wow, jest coś nowego jeszcze, wielofunkcyjne generatory. Aby przywrócić zasilanie, musisz połączyć ze sobą odpowiednie generatory. Znajdź generator z zielonym światłem i zapamiętaj jego numer, na przykład 1. Wejdź z nim w interakcję, by chwycić przewód. To wiemy. Przedmioty, które można zasilić za pomocą wielofunkcyjnego generatora, oznaczone są jedną z liczb bądź symboli widniejących na działających generatorach, czyli tutaj 1 albo C. Aby aktywować stację elektryczną, musisz połączyć wszystkie generatory oznaczone liczbami. Generatory oznaczone symbolami zasilają różne systemy stacji. Okej, czyli pewnie zacząć trzeba raczej od liter, a ostatecznie no muszą być liczby, żeby stacja była aktywowana. Tylko wiecie, jeśli połączę te litery ze sobą, no to prawdopodobnie po prostu kolejne jakieś części tego obiektu się nam odblokują, co oczywiście też będzie bardzo ważne. No to co? Na początek się troszkę zorientujmy w terenie. To oczywiście będzie zablokowane od środka, jakżeby inaczej. No tam ostatecznie musimy się dostać. Bo tu widzę, że winda będzie. A gdybym stąd spróbował jeszcze wejść na górę... O, świetnie, świetnie, świetnie! Kurde. Całe szczęście, że tutaj nie zginąłem od tego upadku. No, co ciekawe, pod wodą mamy inhibitory, tylko pytanie, czy akurat tędy damy radę przejść? Mocno wątpliwa sprawa. Coś mi się wydaje, że potrzebujemy najpierw przewody połączyć. Tutaj coś mamy, czyli mamy literę B. Brak zasilania póki co. Okej. Tutaj z kolei na dole chyba nie widać żadnego innego przejścia. Chociaż nie, tam coś jest. I to będzie... jedynka A i B, czyli wiele różnych miejsc możemy tutaj połączyć. Tutaj też zablokowane od środka, spoko. Widziałem gdzieś narzędzia po tej stronie. No dobrze, to spróbuję najpierw odblokować to przejście oznaczone literą B i tyle. Nie powinno być kłopotu chyba. Jeśli tylko nie będzie zbyt wielu przeszkód na naszej drodze oczywiście. Ale te kilkanaście metrów przewodu powinno wystarczyć. A, dobra, bo kurczę... To musi być oczywiście podprowadzone w konkretne miejsce. Ej, to ja w końcu widziałem już to miejsce, czy jeszcze nie? Już teraz nie jestem pewny, wiecie? Nie wiem, czy to będzie właśnie pod wodą, czy raczej na górze gdzieś. No tak, bo skupiłem się na tym.
na razie puść przewód w takim razie. No muszę się rozejrzeć troszkę dokładniej. Tam mamy jedynkę. O, tu jest B. No spoko. To kurczę, mogłem przewodu nie puszczać. Ale na spokojnie. Raz jeszcze pociągnij za przewód i teraz myślę, że tak czy siak dostaniemy się tam bez większych kłopotów. Że tego przewodu spokojnie starczy. A więc tutaj poprosimy. I najpierw właśnie sprawdzimy te wszystkie pomieszczenia, które są oznaczone literą B. No bo co, jeśli ja to sobie odblokuję, no to już będzie odblokowane na stałe, nawet jeśli odłączę przewód. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Tutaj od tej strony też na szczęście mogę odblokować przejście. Poprosimy. No, to się zapowiada na zdecydowanie największą stację elektryczną, najbardziej rozbudowaną. Dawać mi ten inhibitor. Jest dostępne ulepszenie, oczywiście ulepszenie zdrowia. Nam już tylko pozostaje do odkrywania. Więc od razu to zróbmy. Będzie 11 poziom, a zarazem 400 punktów zdrowia. Teraz przepłyniemy się w tę stronę. Powinienem dostać się chyba do narzędzi, które widziałem wcześniej z zewnątrz. Tutaj może nie, ale prędzej właśnie w tym miejscu byśmy coś zlokalizowali, mam nadzieję. Czyli tak, tutaj też jest przejście oznaczone literą C. To też dobrze wiedzieć. Okej, i tu musimy podprowadzić przewód najwyraźniej. No to ciekawe. Tutaj też literka C. Na razie dla mnie droga się kończy, ale spróbujemy coś tutaj wykombinować za momencik. Mogę jeszcze na górę właśnie przejść. Na górze, chyba na zewnątrz, mamy prawdopodobnie zarażonych albo renegatów. O, tu jeszcze jedynie mamy papierosy na sprzedaż. Ale poza tym nic ciekawego. Dobrze, to chyba tędy się wynurzymy. Zobaczmy, jak to konkretnie tu wygląda. Okej, jest literka C. Spoko. I to chyba tutaj najważniejsze. Czyli tak. Od razu sobie przeskoczę nad barierką. O, albo tędy nawet przejdziemy. I pierwsza litera C, znaczy to, gdzie było czerwony panel, to chyba było w tym pomieszczeniu obok. Kurczę, szybko się można pogubić, ale tak, rzeczywiście. To będzie jak najbardziej to. Czyli tutaj ten przewód pozostawiamy chyba na stałe, no bo tam mamy tę literkę C i nic poza tym. Tutaj rozumiem, że przejdziemy do głównej części stacji elektrycznej, ale ja jeszcze odblokuję sobie to, co było na górze. No i ciekaw jestem, czy jest jeszcze więcej tego typu przejść tutaj. Gdzie to było? Gdzie to było? Chyba jeszcze pod wodą, prawda? Właśnie na tym piętrze jakoś. No, teraz się kurczę pogubię, jak tak dalej pójdzie. To było na pewno tutaj? Wolałbym każdy skrócik odblokować, bo może się przydać na później nawet. Ej, to jednak nie jest to pomieszczenie. To tu niżej, tak? Dokładnie. No tu na pewno mamy jakąś skrzynkę, ale czy coś poza tym będzie? No to nie wiem, zaraz się przekonamy. Średni zamek, czekajcie. Wykorzystajmy trzy wytrychy, aby od razu to odblokować. Okej, mamy to. I podejrzewam, że w tym pomieszczeniu jednak niczego więcej nie znajdziemy. Czyli splądrowanie tego pomieszczenia to było zupełnie opcjonalne. To ja teraz chyba wracam do głównej części. No tak mi się wydaje, że to, co już odblokowałem, jeśli chodzi o literki B i C, to już będzie wszystko.
Aha, bo tutaj nie wyjdziemy jeszcze. Czekajcie, żeby znowu się zorientować. Z tej strony możemy wyjść, odblokować przejście. A to w takim razie jeszcze mnie ciekawi, czy ja przypadkiem nie powinienem tam na dół sobie przepłynąć. Może i nie. No dobra, ale no mówię, tak mi się wydaje, że tutaj to chyba mogę wrócić i zabrać sobie ten przewód. O właśnie, dostarczyć to do litery A jeszcze. Mogę tędy to odłączyć. Na szczęście tak. Teraz pociągnij za przewód. No i tutaj wejdziemy. No bo jedyneczka będzie na koniec. Spoko. Wchodzimy do środka. Tu jest dwójka. Zielonej dwójki jeszcze chyba nie widziałem. Ale niewykluczone, że to będzie właśnie tutaj jakoś pod wodą, co? Też trzeba będzie się zanurzyć i rozejrzeć. Na początek odblokujmy i to przejście. Dobra, tutaj dwójki nie widzę, ale chyba jeszcze można było przepłynąć do sąsiedniego pomieszczenia. A więc tutaj. I co, będziemy mieli na tyle szczęścia, żeby znaleźć ten panel z dwójką, czy nie? To trochę daleko, szczerze mówiąc. Więc nie wiem, czy mogę na to liczyć. Tutaj mamy krótkofalówkę na sprzedaż. Znowu, kurczę, minigierka, której nie będziemy zaliczać, tylko od razu otwieramy. Ale jak na pojemniki zamknięte w ten sposób, to trochę szkoda, że nie ma niczego cenniejszego. No dobra, spróbuję tutaj jeszcze przepłynąć. Zobaczymy, czy warto. Pełno zarażonych. Czy ja tędy płynąłem? Wydaje mi się, że nie, że niekoniecznie. Tu jest jakiś przewód, ale urwany. Nie interesuje nas to w takim razie. Najpierw popłyniemy tutaj do końca, a później jeszcze odbijemy tam w prawo. Było widać, że też jest jakieś przejście. Kolejny wytrych do wykorzystania, a nawet trzy. Dobra. Ja na bieżąco oczywiście te wytrychy sobie uzupełniam, żeby mieć 99 albo coś koło tego. Maksymalną ilość. W wolnej chwili znowu sobie powytwarzam kolejne. Tak, aby nigdy mi tego absolutnie nie brakowało. No i co? I tutaj mamy tylko do odblokowania przejście. Chyba, że jeszcze na górę właśnie wyjdziemy. I to może będzie jakieś rozwiązanie. Otwórz to. No bo tu rozumiem, żebyśmy powrócili sobie do głównej części, a przynajmniej tam, gdzie już byłem. Sprawdźmy tutaj. O, jest dwójeczka, słuchajcie. No, to powiem wam, że z tym będzie chyba najtrudniej, bo muszę jakoś zorientować się, którędy popłynąć, aby tę dwójeczkę dostarczyć do widzianego wcześniej panelu. Tu jeszcze możemy. A to, słuchajcie, nie było zaraz tutaj? W tym pomieszczeniu? Albo jakoś w pobliżu? Udaje słowo, naprawdę można się pogubić. Ewentualnie na górze. Bo to pewnie byłby taki skrót, który powinien mnie tutaj zainteresować, prawda? Tak, tu jest dwójka, okej. Ogólnie to na górze jeszcze coś mamy. Czyli nie przeszukiwałem tego pomieszczenia dokładnie, a to błąd, bo patrzcie, jest kolejny skrót. Odblokowany właśnie przeze mnie. To najpewniej gdzieś tu jeszcze musi być trójeczka, bo na liście celów jest, żeby połączyć trzy przewody. Na razie znaleźliśmy dwa. Ale trójka może być tutaj rzeczywiście gdzieś na samej górze, ewentualnie. Zobaczymy, zobaczymy. No tutaj już chyba nie mam czego szukać raczej. Ale w tym pomieszczeniu widziałem trochę narzędzi. No i to co tutaj w środku. Czyli asporfina w tym przypadku. No dobra. Wracamy i spróbujemy
ten przewód oznaczony numerem 2 podprowadzić. Oby wystarczyło. Zaraz się przekonamy, ile tego jest. 39 metrów. No cóż, mam nadzieję, że wystarczy jak najbardziej. Czyli co? Od razu przejdziemy górą? Czy właśnie tam dołem bardziej? Tak, tędy się uda. Jeszcze 5 metrów zapasu. No i spoko. To co? Nie wiem, czy teraz jedyneczki nie pocisnąć. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Jedynka była po drugiej stronie, czy jednak tam na początku? Kurde. A nie, to tutaj. Momentami naprawdę niewiele widać, niestety. Okej, mamy 24 metry. No i właśnie prosto tutaj to podprowadzimy. Oj, była jakaś informacja przez chwilę. Nie zdążyłem zauważyć. A zobaczymy. Na razie grunt, że mamy jedynkę i dwójkę. Jest trójka, słuchajcie. Teraz zauważyłem, że tutaj mamy to. A to tu mnie rzeczywiście jeszcze nie było. No dobra, czyli podejrzewam, że też może pod wodą będziemy mieli tą trójeczkę. No bo tu, na tym piętrze, już niczego ciekawego nie znajdę, niestety. Czyli teraz tak. Lecimy, chociaż nie, nie tędy, tylko tutaj, prawda? No proszę, dajcie mi, kurczę, tutaj ten panel oznaczony trójką, to już będzie naprawdę z górki. Po tej stronie już byłem. To jest właśnie to miejsce, gdzie znaleźliśmy wcześniej inhibitor. O kurczę, to teraz się zastanawiam. Czy ja mogłem już to wcześniej minąć? Tutaj górą na pewno nie przejdziemy. No bo ewidentnie już tutaj pływałem w takim razie. Ale to wszystko jest no trochę utrudnione. Czekajcie, czekajcie, czy nie jestem przypadkiem w dobrym miejscu? Widziałem zielone światło, ale to... A, patrzcie, jest, rzeczywiście. I teraz tylko kwestia tego. A nie, bo to jest C. Co ja robię? Przymocuj przewód, zostaw to. Kurda, już liczyłem, że jednak coś znalazłem. To wiecie co, teraz to już dajcie mi chwilkę, żeby jednak tego poszukać, w sensie tej trójki. Jak już to znajdę, to wam to za chwileczkę pokażę. Okej, znalazłem już to, co trzeba. Rzeczywiście wcześniej nie dość dokładnie się rozejrzałem po pomieszczeniach odkrytych. Jestem tutaj w tym głównym pomieszczeniu, tam mamy jedynkę, tutaj ta trójka. Ogólnie można wskoczyć tu. Mamy już wcześniej odblokowane drzwi i widzicie, tutaj właśnie mamy trójeczkę. Tam też jest przejście z literą C, no ale to nas w tym momencie interesuje. No i jeszcze nie sprawdzałem, ile metrów. 49, no to myślę, że powinno w zupełności wystarczyć, żebym popłynął sobie tutaj i dostarczył ten kabel. Wprawdzie metry powolutku maleją, no ale przecież jesteśmy już bardzo blisko. I to powinno aktywować nam windę. Wejdź do windy i przywróć zasilanie w rozdzielni. Bardzo dobrze. To co? Wjeżdżamy na górę, do sterowni. No i to już tylko właściwie formalność. Ciekaw jestem, czy będzie tu jeszcze jakaś notka na przykład. Ja sobie jeszcze to przejście odblokuję. Tak z ciekawości jeszcze tylko sprawdzę tym instynktem przetrwania, ale nie, niczego tam na górze nie mamy, czyli nie ma po co tam ruszać. Tutaj jedynie coś w szafce mi pokazuje, czyli chyba akurat w tym przypadku nie mam co liczyć na to, że
będzie jakiś przedmiot kolekcjonerski. Zawsze było gdzieś tutaj, w pobliżu. A w tym przypadku niczego nie ma. No, tam jeszcze ewentualnie mamy jakieś surowce. Ale gra nie jest warta świeczki. I tak, dobrze, sądziłem, że to jest ostatnie tego typu miejsce najwyraźniej. No chyba, że jest więcej, a będziemy mogli coś przydzielić też do stróżów prawa ewentualnie, ale tutaj już maksymalnie rozwijamy naszą współpracę z ocaleńcami i dzięki temu też zgarniemy kolejne trofeum, na czym mi również zależało. Dwukierunkowe tyrolki, no coś, na co też liczyłem, wreszcie odblokujemy. Udoskonalona wersja tyrolek, która umożliwia jazdę w górę. No właśnie, to teraz nie będę się martwił, czy będziemy ruszać pod górę, czy z górki, bo w każdym przypadku możemy skorzystać z takiej tyrolki. Pochlebca to jest właśnie to trofeum. Osiągnij przynależność miasta na poziomie 7 dla dowolnej frakcji. Do tego służby miejskie. Odblokuj wszystkie obiekty. Okej, czyli jednak wszystkie. Obiekt przekazany. Zobaczmy tylko jeszcze, co się pojawi tutaj. Te dwukierunkowe tyrolki to oczywiste. Plus 2000 punktów doświadczenia. Możesz odblokować wiatraki, ale to już zrobiliśmy wcześniej. Źródło światła UV, schowek Aidena. Wszystko jasne. No i to wszystko. Nie pojawiła się wzmianka o żadnych dodatkowych obiektach odblokowanych, ale... A, mamy tutaj je, jak najbardziej. Szkoła na dachu, piekarnia i kolejna szkoła na dachu. To ja już sobie poza nagraniem przejdę w okolice tych obiektów, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie pojawiły się tam jakieś questy, a na teraz już się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!